Cześć, jak się macie? Tutaj PLK Damian, to kolejny odcinek z FIFA 14 Ultimate Team. Kontynuujemy naszą przygodę do ligi pierwszej. Zrobiłem sobie nowy skład za 10 tysięcy. Ogółem, jak widzicie, mam 115 tysięcy. No dużo, nie? Jutro prawdopodobnie nie pojawi się odcinek z meczami, tylko pack opening. Prawdopodobnie, nic nie obiecuję. Dam wam znać w razie czego w komentarzu, czy będzie, czy też nie. Ze względu na to, że dzisiaj jest premiera Xbox One, co przekłada się na legendy w paczkach. Tak prezentuje się mój skład. 10 tysięcy? No wiem, Alessandro Del Piero. Stary, dobry Del Piero, tempo 47, ale gola mi jednego trafił. Tylko nadam mu numer na koszulce, 10. I z numerem 10 Del Piero grał, z tego co kojarzę, dobrze. Na środkowej pomocy ofensywnej Cassano, nie martwcie się, wszyscy mają zgranie 10, mimo że tutaj na przykład Totti nie jest na swojej pozycji. To będzie ogółem ciekawe wyzwanie, bo zawodnicy do najszybszych nie należą. No Cassano 54 tempa, Del Piero 47, Totti 51 i liczę na po prostu jakieś ciekawe rozgrywanie piłki, po prostu dobre akcje. Quagliarella ma niesamowite strzały z dystansu, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Taki eksperyment i zagramy sobie jeden mecz tym składem, jednak w pucharze. Jako że w lidze ja po prostu wolę uważać, że wiecie, puchar to puchar, można wygrać, można też przegrać. Nie obrażę się, jeśli ten, dojdziemy do tego, do rzutów karnych, bo w rzutach karnych ten skład powinien właściwie niszczyć. Możecie się też zastanawiać, dlaczego ogółem Totti, Cassano czy Del Piero. Del Piero, no bo Del Piero, cholera, Cassano i Totti mają no piękne statystyki dla takich właśnie osób kreujących akcje. Zobaczymy jak się to spisze w starciu ze składem, w którym tempo jest bardzo, bardzo, no cóż, widać tu po prostu tempo. Biabiani na skrzydle, tutaj El Shaarawy, Muriel na napadzie, no jest różnica, ale zobaczymy kto ostatecznie wyjdzie jako zwycięzca. Mam nadzieję, że to będę ja. Alessandro Del Piero, Caceres tutaj chciałbym powiedzieć, że go ściga. Del Piero podał do Cassano, Cassano! No cóż, w trzeciej minucie mieliśmy już okazję do zdobycia pierwszej bramki, no ale niestety strzał nie okazał się taki mocny. No i teraz Totti. Dobrze, dochodząca piłka, ale również mocno goalkeeper wybił. Del Piero będzie podawał do Tottiego. Totti zgrał do środka i stracił. Będzie kontra, mam nadzieję, że nie. Piękna wymiana podań, Cassano uderzył z pierwszej piłki, dobra próba, no niestety to nadal nie jest gol, ale coś czuję, że jak wleci to będzie coś pięknego. Biabiani zewnętrzną częścią stopy, no nieskutecznie, długa piłka, Del Piero, podanie, no kurde, nie ukrywam, że to nie najmądrzejsze, trochę prostopadłą piłkę do Alessandro grać ze względu właśnie na jego tempo, ale myślę, że mogło coś z tego wyniknąć. Cassano przy piłce, Quagliarella przerzucił sobie, będziesz spróbował strzelać. No i kurde, za dużo tych obrońców. Po pierwszych 45 minutach w tym pucharowym meczu mamy bezbramkowy remis. Bym było, miałem kilka sytuacji, niestety żadna z nich nie zakończyła się golem. Przydałoby się to zmienić w drugiej połowie, no tutaj na początku chyba najlepsza. Kandreva, Cassano, uuu, no, tak jest, mamy rzut wolny i to jest sytuacja, na którą czekałem. I teraz pytanie, kto rzut wolny wykona? Totti, wysoka celność, Cassano, no dobra, niech będzie to pani, panowie, Francesco Totti. 23 metry, Totti podchodzi do uderzenia. Dlaczego to nie opada? W 13 to działało. Piłka pod nogi, Abatej, Handanović, bezproblemowo na rzut rożny. Cassano ładnie do partnera, Totti, bliski zdobycia bramki, ale to gol nie jest. No dlaczego, kurde, ma taką siłę strzału, chyba dwa razy, znaczy ma dwie nogi. I no, no kurde, gola nie ma, to jest niedorzeczne czasami. Dośrodkowanie, dobra główka, Antonio Cassano, 3 minuty doliczone. I teraz przydałoby się jakieś takie, wiecie, mistrzowskie podanie. Na przykład do Kandrewy, który z dystansu akurat się specjalizuje strzałami. To leciało w bramkę. Tylko dlaczego ja tak próbuję z dystansu, skoro cholera, mam pusto, no to biegnę dalej, a nie no, bez sensu to robię czasami. Panie i panowie, ten mecz nie kończy się. 0-0 po 90 minutach. Wchodzimy do dogrywki. Alessandro Del Piero, czy doczekamy się minimalnie nad poprzeczką? Naciskany przez obrońcę, nie trafia.
No i znów Alessandro Del Piero zablokowane i obaj wślizgiem tutaj wjechali. Mamy rzut rożny. Francesco Totti, dobra wrzutka. O, Cassano, czy dobrze to przeczyta? Uderzył z Buffon. Buffon, lejajaj, legendarny goalkeeper. Broni ten strzał bez większych problemów, jednak znów Totti dośrodkowuje, odegrał Ogbo. Damn! De Sciglio i to jest, panie i panowie, Alessandro Del Piero, który przeszedł obrońcy. Del Piero, poprzeczka, dobitka, Cassano obronił! Gigi Buffon! Interwencja światowej klasy, panie i panowie, to co w tym momencie zrobił Gianluigi Buffon, nie jest, jest po prostu nie do opisania, co za interwencja, naprawdę jestem pod wrażeniem, brawa dla tego bramkarza, jednak ja nadal atakuję, ja się nie poddaję, główka za główką, podanie za podaniem i strata, ale naprawdę no to powinien być gol i bez spalonego? Quagliarella! Buffon po raz kolejny. Del Piero, znów to jest ta sama pozycja i tym razem trafia! Publika eksplodowała w 119 minucie, niebywały gol! Alessandro Del Piero spełnia swoje zadanie! Fenomenalna bramka, mówiłem! Mówiłem, że jak coś wleci, to wleci coś pięknego! No czekaliście na to dosyć długo, fani czekali 120 minut i od poprzeczki, boom! Podkręcone uderzenie, nie będzie rzutów karnych, panie i panowie! Chyba nie będzie rzutów karnych. Nie będzie rzutów karnych. Nie będzie rzutów karnych. Dobrze, Handanowicz, panie i panowie, to są ostatnie minuty tego meczu. I myślę, że zwycięzca jest już znany. O, dośrodkowanie do Handanowicz. Ratuje nas w ostatnich chwilach. To źle się skończy, jeśli w tym momencie wpadnie Pogba. Dośrodkowanie i Handanowicz, on również światowej klasy. O Boże, no nie ma. Nie. No przecież to jest, kurde, nie... Nie, no, 1-1. Poszta nie ma żadnego sensu. Handanowicz, no to są niesamowite interwencje, obronił. No i za drugim razem wyśmienite, panie i panowie, to było rozegranie. Zamiast strzelić, dośrodkował do Vucinicia. No cóż, 1-1. Mecz jest nadal kontynuowany i jedenastki zaraz się już zaczną. Koniec. Przechodzimy do rzutów karnych, no i teraz naprawdę, jeśli nie trafię karnego, no to jest tragedia. Quagliarella jako pierwszy szykuje uderzenie i w sam środek! W sam środek, ryzykownie, właściwie chciałem w prawo, właściwie chciałem w lewo, no i poszło w sam środeczek. Handanowicz kontra Vucinic. Tak coś czułem, żeby zostać w środku, no ale dobra. W tym momencie Alessandro Del Piero, uderzenie, okno! Buffon tego nie wybronił, wyczuł, ale nie wybronił. No i mamy 2-1, czy to będzie no wreszcie jakaś dobra seria jedenastek. Dla mnie przestrzelił Pogba. Niebywały młody środkowy pomocnik, całkowicie nie trafia. Cassano podbiega. What the fuck? A co to było? Ale poważnie, co to miało być? Freddy Guarin. Na spokojnie, on potrafi no przywalił w środek, gdzie kreatywność, no dobra, skutecznie, jakby nie patrzeć, mu to wychodzi. Francesco Totti, mocna piłka, prosto w prawy róg, patrząc z naszej perspektywy, Buffon nie wyczuł. I mecz jest nadal kontynuowany, El Shaarawy, ja zostanę w środku. I obronił Handanowicz, obronił! Nie zostałem w środku, rzuciłem się odrobinę i to była dobra decyzja. Teraz... wszystko dosłownie w nogach Kandrewy. Kandrewa prosto pod poprzeczkę i wygrywamy wreszcie! Wreszcie, cholera, nadszedł moment, wygraliśmy serię rzutów karnych! No! Jak widzimy, ten włoski skład, cholera, lubię go. Lubię go. Ciekawie się, powiem wam tak, ciekawie się gra bez tempa. W sensie, że nie, że długie podanie i od razu, wow, biegnę i uderzam. Trzeba się jakoś starać, o ile dobra, te prostopadłe piłki leciały do Del Piero, tak jednak był to naprawdę... naprawdę fajny mecz, dlatego też kolejny pojedynek teraz zagram nim w lidze, bo dlaczego by nie, tylko wiecie co, ustawię sobie stroje Juventusu. Na razie mamy 3 punkty, 2 mecze z 10 za nami. No i cóż, jak pójdzie nam teraz? Mam nadzieję, że tak samo dobrze. Znaczy, de facto było 1-1 i wygraliśmy w karnych, no ale jak będzie w lidze, przekonamy się już za chwilkę.
Swoją drogą tak się zastanawiam, czy no kurde, nie zrealizować tego pomysłu z Van Persie, ale ja jeszcze nad tym pomyślę. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Och, Muriel i Barbo, i to jest super kontrast. Znaczy, gdyby u mnie był Cassano i Del Piero na napadzie, to byłoby to coś pięknego. A tak mamy, dobra, 2 plus 90 kontra u mnie, no, 43 i 79. Ale zobaczymy, kto ostatecznie wygra. Niby tempo się nie liczy. To będzie piękny sprawdzian. Nadchodzi dobra sytuacja. Dostaliśmy rzut rożny. Totti mocno wbił. Quagliarella wystawia piłkę. Kandreva zablokowany przez obrońcę, a to byłby prawdopodobnie gol. No i teraz i Barbo. Ach, czego to mogłem się spodziewać? No pewnie będzie wrzucał, bo właściwie nie wie, jak to rozwiązać w inny sposób. No i Handanov, no niestety z dobitkę. Spalony, nie ma gola. Ech, smutne to jest jednak naprawdę, że wiecie co? Nieważne, kto ma jaki skład, bo przed tym, znaczy przed tym odcinkiem zagrałem z naprawdę super składem i tam też to wygląda, że wiecie, na skrzydło. No i za wszelką cenę by dośrodkować do środka i z tej główki. To jest smutne, bo kurde, rzadko widuję, żeby przeciwnik kleił jakieś naprawdę takie super akcje, z których no po prostu wow, jakieś super podania. No i patrzcie, teraz podanie do Abate. No gratuluję kreatywności, złota piłka ląduje do ciebie. Wow, nie spodziewałem się tego. Uhuhu, Del Piero, no i proszę, proszę, panie i panowie, Quagliarella! Mamy 1-1 po naprawdę ładnej asyście! Del Piero poradził sobie z zawodnikami, z prostymi trikami, no i bum, pozujcie do zdjęcia! Tak jest, obejrzyjmy powtórkę. Del Piero pięknie, naprawdę pięknie zagrał przez ten środek. Obrońcę pokonany, no i proszę, proszę, to jest mój styl. Nie muszę grać po skrzydłach, bo właściwie to by nie było skuteczne z Tottim. No ale spalony, frajerzu. I Barbo ze skrzydła. Obrońca próbował go zatrzymać i... No tak, karny, bo gdybym jeszcze próbował kogoś faulować. Wyśmienite. No i cóż, pięknie, na 20 minut przed końcem tego meczu możemy wszystko stracić. 2-1, Vidal. No, suck it. Chyba, że to było specjalnie. No tak czy siak dziękuję, bo było to genialne, brawo. No i ogółem szacun, 2-2. I Barbo, fucken! O, mecz kończy się niestety wynikiem 4-2. Jak widzicie, tempo zależy jak to gra, no niestety jak gramy tak jak przeciwnik, to no cóż. Smutne, smutne, kurde. No ale niestety, co na to poradzę. Tak ta gra jest zbudowana. Dobrze, wyjątkowa na dzisiaj jest to tyle. Wyjątkowo te dwa mecze, bo po prostu tak mi dzisiaj łatwiej. Jutro, mam nadzieję, że... A dobra, tak przedsmak jutrzejszego odcinka. Właściwie nowy Team of the Week został ujawniony jakiś czas temu, ja jeszcze nie wiem jaki. Więc dobra, tak, na rozgrzewkę przed jutrzejszym odcinkiem otworzymy sobie paczkę. A jutro będziemy grać normalnymi składami, dlatego panie i panowie, mam nadzieję, że jutro będą już legendy w paczkach. Pewnie będzie jakieś ogłoszenie, jednak może wpadnie nam jakaś legenda, no. Nie chodzi mi o Del Piero. Ale dawaj, dawaj, informy, Messi, ktokolwiek, Vargas, no dzięki. Dzięki, skoro o tempie mowa, że tak powiem, ale dobra, nie jest źle, paczka warta miliony i miliony. W tym momencie, wow, jestem zarobiony, że tak powiem, no nie tyle szczęścia, ile ostatnio. Dobra, jutro będziemy otwierać raczej za FIFA, powiem, te wszystkie paczki, więc dobrze. Ja dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. No cóż, wygraliśmy jeden mecz i jutro zobaczymy, jak tam... droga karta. To wystawię na licytację, może będzie coś warta. Dobra, jeszcze raz, po raz piąty chyba. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, Pelka Damian, do usłyszenia. Robin Van Persie, nie wiem, cześć.